29. sesję Rady Dzielnicy 12 z następującym porządkiem. Przyjęcie protokołu z 28. sesji, podjęcie uchwał od A do E. Mamy, może ja pokrótce przedstawię. Komisja Edukacji w sprawie realizacji zadań priorytetowych. B. W sprawie umożliwienia parkowania na nowo powstającym księgarzu, to jest projekt Komisji Infrastruktury. C. W sprawie opinii dla inwestycji o opracowania dokumentacji, projekt Komisji Infrastruktury. D. W sprawie zbycia działki, projekt Komisji Infrastruktury. E. W sprawie opinii dotyczącej montażu progu zwalniającego przy Gaśnickiego. E. W sprawie lokalizacji samoobsługowych toalet miejskich, projekt Komisji Infrastruktury. G. W sprawie delegowania radnych, projekt zarządu. H. W sprawie uporządkowania terenów po zbiegu ulicy Braci Janków, Jerzego Popiełuszki i ulicy Lipowskiego. J. W sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu. Punkt J. W sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu. To jest projekt Komisji Zdrowia. Punkt K. Dotyczące poparcia starania Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, projekt Komisji Zdrowia. Punkt R. Dotyczy przywrócenia stanu pierwotnego, projekt zarządu. L. Dotyczy wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie przejęcia działki, projekt zarządu. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad. Proszę Państwa, w związku z tym, że zmarł pierwszy prezydent Krakowa, profesor Jacek, właśnie bardzo bym prosił o postawienie uczczenia. Ciszy bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu przyjęcia protokołu z 28. sesji Rady Dzielnicy 12. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec powyższego poddaję protokół pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 28 sesji Rady Dzielnicy 12. A bo skąd jeszcze taką gafę popełniłem, nie przywitałem Pani oraz Pana. Tradycyjnie nam podraszam. Dzień dobry, witam się z mieszkańców. Witam Pana Prezesa. Prezesa Klubu Sportowego Koleja Szprokoci. Wiem, że Pan chciał nam zająć chwileczkę, tak? Bardzo chwileczkę. Dobrze, to myślę, że będziemy chwileczkę poczekiwać na początku, myślę. Witam również tego Pana Zająca. Poproszę Pan Prezes. Proszę Państwa, przepraszam, że przeszkadzam w normalnym procedowaniu, ale chciałem pod koniec tego roku, tak jak w zeszłym, życzyć Państwu zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku i w nowym roku decyzji tak mądrych jak w tym, decyzji bardzo sprzyjających okolicznym instytucjom tu się znajdującym i jesteśmy przykładem takiej instytucji, która od Państwa w tym roku doznała wiele dobrego. Dziękujemy bardzo. Nasi podopieczni mają przez to zdecydowanie lżej i przyjemniej u nas ćwiczyć. I za to serdecznie Państwu chciałem podziękować na ręce Pana Przewodniczącego, Pana Zbyszka. I dla Was wszystkich, niektórzy z Państwa wykazują dodatkowe inicjatywy, na przykład nasze dzieci były z Panią Mikołaju ostatnio z inicjatywy Pana Lasoty, bardzo też dziękujemy. Bardzo prosimy dalej w swoich decyzjach ciepło myśleć o nas w przyszłym roku, a my postaramy się, żeby to wszystko przekładało się na dobro naszych podopiecznych, na dobro naszych dzieci, które w tym klubie ćwiczą. Dziękujemy bardzo i od klubu przekazujemy taki kalendarz na przyszły rok dla każdego z Państwa. One będą do odbioru przy wyjściu. Pierwszy to tylko tak. Dziękuję bardzo. Tyle chciałem Państwu przekazać. Bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za zajęcie. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że mówimy w swojej radzie, jak i swoim własnym życiu klubowi. No, wielkich osiągnięć zarówno na tym sporcie, który można powiedzieć krótko powołany, czyli wychowania dzieci i młodzieży. Jak i również w sporcie, którym jednak ta rywalizacja się opiera, czyli rozgrywkach ligowych na poziomie
tym, który obecnie jest z awansu do wyższej ligi, myślę, że to będzie jak najbardziej realne, dlatego życzę tego. Myślę, że będzie łatwy, jak i całej rady. Stare wartości typu przyjaźń, koleżeństwo mają okazję w tym klubie poznawać. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.